Cześć wszystkim, to znowu pan 7. Życiem Karkanum. Dobra, mam spisane wszystkie mini-questy, znaczy zadania poboczne, które mam jeszcze do zrobienia. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj je zrobić. Dobra, od czego możemy zacząć? Od dziennika taranckiego, ponieważ ten pan ma jeszcze jakąś robotę dla nas. Dobra. Mamy to zanieść do jednego domu coś. Przy okazji będę cały czas zaglądał do sklepów technologicznych, ponieważ nadal będziemy w pewnym momencie potrzebowali tego karabinu myśliwskiego. Zdecydowanie póki co go nie widać. Mamy strzelbę. Ciekawe. Całkiem spoko obrażenia. Porównamy do Quality Revolver. Obrażenia ma nawet dwa razy większe. Co prawda ma mniejszą prędkość, trochę więcej zużywa kul. Może to być nawet niezła inwestycja. Co masz za tym? Time Bombs, Accelerate... Akcelerator to jest coś, co będziemy chcieli w pewnym momencie zdobyć. Mogę kupić to równie dobrze od ręki. A tą strzelbę... Brzmi to jak dobry wydatek, a kasu nie śmierdzimy. Zobaczmy. Dobra. Tak, ten akcelerator gun. Tak, wymaga repeatable rifle. Potrzebujemy więcej ekspertyzy w którejś z technik, albo tych elektryki, albo w strzelectwie. Dokładnie nie wiem, ale to będzie bardzo dobry, to będzie bardzo dobra broń. Dobra. Mniejsza o to. Tą przesyłkę chyba mamy tutaj zanieść, o ile dobrze pamiętam. Albo tam. Dobra. Dzień dobry. Przesyłka od pana Wrighta, dziękuję. Może potem chyba trzeba wrócić do niego. Przy okazji możemy zajść jeszcze tutaj. Co to jest? Witaj, kim jesteś? Jestem Laura, housekeeper. Czy to nie jest rezydencja Murfladów? Tak, udali się na wczasy. Świetnie, możesz mi w czymś pomóc? Przybywam tutaj od pani Liz. O, znalazłaś nasz szczynnik. Madam Liz będzie bardzo zachwycona, że znalazłaś go jako pierwsza. Gdzie jest? Dobra, zobaczmy. Tak. Zasługujesz za swoje ten. Dobra, jesteś biedną dziewczyną, zasługujesz na więcej. Jesteś bardzo ładna, możesz wykorzystać to. Czy widziałaś kiedykolwiek dziewczyny u Madame Liz? Madame Liz, te dziewczyny muszą być najbogatsze, bla 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 bla. Młoda dziewczyna jak ty, bardzo łatwo znalazłaby tam pracę. Naprawdę sądzisz tak? Tak. Daj mi naszyjnik, to porozmawiam z nią. Jesteś pewny to dziewczyny, bla 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 bla. Tak, trochę praktyki i będziesz lśniącą debiutantką. Teraz idę do niej zagadać, dobra. Dała nam ten naszyjnik? Dała. Dobra, to nas obchodzi. Czy rzeczywiście znajdzie tam zatrudnienie, to już
Mniej nas obchodzi. Dobra. Dobra, przy okazji weźmy tą strzelbę. Minimalna wymagana siła 9, serio? Jesteśmy za słabi, żeby strzelać ze strzelby. To chyba zmniejsza nam prędkość. Ale nie wiem, czy ma dodatkowy jakiś negatywny efekt. No cóż... Zastanawiam się. Dobra, weźmy na razie tą strzelbę. Nic, przepraszam, przez przypadek cię kliknąłem. Zobaczymy, jak ta strzelba będzie działać. Cały czas też będziemy polować na jakiś karabin wyborowy. Tak. Paczka została zaniesiona. Czy masz jakąś pracę? Nie. Dobra. Dobra, to jedna rzecz zrobiona. To też zrobione. Dobra, udajmy się teraz do pani Tuzant. Przy okazji możemy opylić ten miecz, którego za bardzo nie potrzebujemy. Chyba, że komuś to zabraliśmy. Raczej nie. Ty masz zapasową broń, dobra, Virgil. Przy okazji, mogę dać ci część tych potek, trochę by mnie to odciążyło. A, ten miecz trzymaj. Sobie zatrzymamy. Dobra. Madame Lee. Dobra. Dwie rzeczy za jednym razem załatwiliśmy. Mam naszyjnik. Dziękuję, Madame Lee. Czy mogę coś zrobić jeszcze? Czekaj. Czy to oznacza, że mamy teraz darmowy numerek? Dobra, w czym nasz Karl może zakosztować? Półelfka. Kobieta, człowiek, ork. Nie wiem, to będzie trochę taki nienawistny numerek. Okej, okay, to wszystko. Jesteśmy wymęczeni. Dobra, no tylko kolejny zadowolony klient, super. Dobra, Madame Lee, masz jeszcze coś innego, co możesz zrobić? Mamy odebrać należność od jednego z klientów, który opóźnia się z zapłatą. Dobra, zajmiemy się tym. Przy okazji, Madame Tuzan. Dostarczyłem kryształową kulę. Tak, zapłata byłaby miła. Co zrobiłaś? Pobłogosławiła nas, czy zakleła nas, nie wiem jak to ująć. W tym razie dała nam plus 1 do charyzmy. Może się to przydać. Koło 15 poziomu będziemy celować w 16 charyzmy, żeby mieć dodatkowego towarzysza. To nam troszkę ułatwi to. Dobra, jest jeszcze jedna rzecz, którą tutaj mamy zrobić. Wiecie co, chyba na razie nie potrzebuję więcej mołotowów.
Więc na razie przestanę grzebać w śmieciach. Dobra, tak, ten quest z Madame Tuzan. Gdybyśmy stanęli po stronie Dolores, to zamiast błogosławieństwa dostalibyśmy klątwę, której nie dałoby się zdjąć, więc dobry czy niedobry, po prostu nie opłaca się stanąć po jej stronie. Dobra, dobry człowieku, jaki jest problem? Ma magazyny, które zalęgły się szczury. Nie ma pieniędzy, żeby zapłacić. Możesz wziąć cokolwiek znajdziesz. Dobra, zajmiemy się tym. Dobra. Ładny strzał. Okej, na razie mi się podoba ta strzelba. Dobra. Możemy wziąć wszystko, co znajdziemy. Jest klucz i jakieś rzeczy, które nas nie obchodzą. Weźmy to potem może na sprzedaż do złomiarza. Póki co idziemy dalej. Te duże szczury. No, mogą być kłopotliwe. Chociaż to nie są te szczurołaki, które nas zaatakowały w magazynie z czaszkami. Przyda się mołotow. Albo i drugi. Ale możemy jeszcze jednego z nich odstrzelić. Zapraszam tutaj. Ładnie. Jak zero, bo jest za słoną, powiedzmy. Zastanawiam się, czy nie wyłączyć tej muzyki. Można właśnie w opcjach Multiverse Edition ustalić, żeby wyłączyć tą muzykę, żeby nie przerywała, nazwijmy to, muzyki z danego terytorium. Ale nawet lubię tą muzykę. No to by było na tyle. Okej, rewolwer się przyda. Znaczy to do rewolweru. Tak, to weźmy wszystko na sprzedaż. To, z tego co pamiętam, można użyć do jednego schematu. Ten electrical component, nie wiem, czy do czegoś użyjemy, ale na wszelki wypadek sobie schowam. Tą krasnoludzką rudę można użyć do schematu super lekkiego toporu. To jest całkiem dobry topór, który bardzo szybko macha. Nie będziemy go używać. Dobra, dobry ogrzeb. Potrzebuję mi jeszcze te rzeczy. Dobra, że jeszcze nawet wrócimy to. Mam nadzieję, że złomiarz będzie chciał to wszystko kupić. Nie chce mi się chodzić dalej nigdzie.
Tak, no, całkiem nieźle płaci za te różne rzeczy. Dwie sztuki złota. Dobra i to. Dobra. Się. Może nawet podniosę przy okazji jakoś siłę o jeden punkt. To by nam dużo rzeczy mogło pomóc. Tylko nie teraz. Teraz wezmę sobie naładowany pierścień. Dobra. I nawet możemy to raczej od razu zrobić, tak? Tak, nasz ogr ma kondensator do tego. I nie chciałem tego, to... Naładowany pierścień, dziękuję. Gdzie on się pojawił? Tutaj jest... Zręczność plus 2. Zależy od uzdolnienia technicznego. No i dobra, z tym nawet moglibyśmy uderzać z taką zręcznością albo w trzeci poziom którejś ze zdolności tutaj. Nie żebyśmy mieli póki co to do tego potrzebę. Może kiedyś potraktuję jeszcze trochę rzucanie. Te cenniejsze mołotowy mogą się przydać. Tak, twój magazyn jest oczyszczony. Dobra, czy chcemy go zabić? No jest dużo strażników, więc raczej nie. Dobra, chyba będziemy musieli pogadać z jakimiś... z jakimiś... co miałem na myśli do powiedzenia? Biedakami. Dobra, kolejna rzecz załatwiona. Tego nie potrzebujemy. Chociaż może się przydać w sumie. Zobaczymy. Dobra. To jest pewien pan. Chcę dołączyć do podziemia złodziejskiego. Dobra, muszę udowodnić ten. Macie jakieś prace? Dobra, jaka jest robota? Chcę, żebyśmy zdobył... chcę, żebyśmy dla niego zdobyli mapę sieci, jak to nazwać? Sieci kanałów w Tarancie. On jest taki, że dla nas nie ma zbyt dobrego... zbyt dobrego sposobu ukradzenia tego. Prawdopodobnie musielibyśmy zabijać jakiś niewinnych ludzi, żeby to zdobyć. Więc nie wiem, czy... W sumie zobaczymy. Możemy tam pójść niedługo po drodze. Dobra, tutaj jest kamieniarz. Mamy wpaść do niego. Jared nas przysłał, żebyś zrobił na nagrobek. No i dobra, to tyle. Nie musimy wracać do Jareda. Dobra, i to jest kolejna rzecz. Dobra. Z tą mapą... z tą mapą sieci kanalizacyjnej musielibyśmy się udać do ratusza. Możemy w sumie zobaczyć to przy okazji. Jak to wygląda? Czy uda nam się to zdobyć bez zabijania nikogo?
Dobra. Tu jest ratusz. To jest w podziemiach ratusza. Tak, może nam pomóc też zlokalizować pewne osoby w jak to się mówi? W archiwach. Dobra. Ale tak to nie zadziała. Potrzebujemy od niej klucz. Nie możemy tutaj czekać. Ciekawe. Że dlatego, że są przeciwnicy. Dobra. Mogę wam pokazać generalnie, czego potrzebujemy. Ona powinna chyba mieć przy sobie klucz. Tak mi się zdawało, że powinna. Że ty strażniku masz? Nie. Dobra, zdawało mi się, że ktoś to powinien mieć klucz do otworzenia archiwów. I tam powinniśmy mieć tą mapę. Kompletnie nie mam pojęcia, dlaczego ona nie ma tego klucza. Dobra. Może ty masz? Sekretariat do Departamentu Wody. Tak, możemy mu powiedzieć, że potrzebujemy tych map, ale cóż, po prostu nam ich nie wyda. Tak, potrzebowalibyśmy tego klucza od niego. Niestety to się dla nas dobrze nie skończy. Dobra, możemy spróbować go obrabować, jak będzie spał. Dobra, dobra. Stara sztuczka. Dobra, i mamy mapy ekstra. Zastanawiam się, czy ten klucz gdzieś jeszcze zadziała. Na przykład, jeżeli spróbujemy zejść na dół, to czy to zadziała? Nie, tylko tam na górę. Dobra. Czekajmy do rana i dobra, musimy jeszcze zajść pod stację. Tam znajduje się gość, którego mamy oskubać z pieniędzy, znaczy odebrać należność. Tak, 3000 do 14 poziomu. Chciałbym mieć 15 poziom, zanim skończymy to. Chyba gdzieś się tutaj znajdował. Dobra, poczekajmy jeszcze parę godzin. Tak, to mi się zdawało, że gdzieś tutaj był. To chyba był taki mały gość, który gdzieś tutaj chodził. Chyba on. Madam Lil przysłała mi, żeby porozmawiać. Czekaj, kim jesteś? Madam Lil przysłała mi... chcę 400 zł.
że to jest biznes i nie może ci popuścić. Ona, tak, ona chce swoje należność, ona chce swoją należność teraz. Teraz mam tylko 200, ale poczekaj 5 dni. Za 5 dni zapłacę co mi resztę. Tak, wrócimy za 5 dni. Lepiej, żebyś to miał. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobra. Dobra, poczekajmy może jeszcze 5 godzin, tak jak wcześniej. Przyszedłem po pieniądze. Dostarczę je do pani. Teraz będę uciekał. Dobra. Mamy kasę, przy okazji zajrzmy. Zobaczmy do technologa, czy masz jakieś coś innego. To nie jest to, co nas interesuje. High Velocity Pistol to również bardzo fajny. Czy nas na to stać? Powiedziałbym, że tak. Dobra. Przy okazji możemy sobie zrobić dodatkowy rewolwer. Dobra. Płacimy to. Przy okazji możemy kupić kolejny. Dobra, zobaczmy jeszcze ten High Velocity Pistol. Tak, to wymaga Charged Accelerator Gun oraz Fancy Pistol. To nie pamiętam, skąd się to bierze. Czy to możemy się nauczyć? Nie. To albo musimy kupić, albo jest jakiś oddzielny schemat. Dobra, w każdym razie możemy jeszcze zrobić jedną rzecz. Dobry ogrze, daj nam ten karabin i możemy sobie zrobić ten repeat typu. Nie, nie możemy, bo jeszcze nie umiemy. Dobra. W takim razie zatrzymaj to i później się tym zajmiemy. Dobra, wracamy do doków. Dobra, złomiarzu, do ciebie więcej biznesu z tobą. Tego nawet nie chcę. Szkoda. Coś jeszcze możemy ci sprzedać, ten kompas. To i to. Szmaragd. Czemu by nie? Nie potrzebujemy ich. Takie potki. Nigdy ich prawdopodobnie nie użyję. Dobra, ale sprzedam to może u kogoś innego. Masz coś ciekawego? Chyba nie masz. Moglibyśmy wziąć od niego tubę i zrobić kolejne pistolety, ale nie chce mi się. Dobra, Madame Lil. Robota zrobiona. Dobra, to myślę tak, że będziemy jechać po kolei od lewej do prawej. Więc byliśmy już współelfko, to teraz weźmy młodą dziewczynę. Nie żeby to się w jakikolwiek sposób różniło, ale
Karl, zły technolog, lubi pociupciać. Dobra. Dobra. Czy masz coś jeszcze do zrobienia? Nasz patron, pan Holster, walczył ze swoją żoną. Co chcesz, żebym zrobił? Dostarczyć pakunek dla pani Holster. Musisz powiedzieć, że to jest od jej męża. Dobra. Żyją na corner. Na rogu Devonshire i Vermilion. Dobra, załatwimy to. Coś jeszcze miałem chyba zrobić. A, oddać tą mapę. A przy okazji możemy poobliżać gościowi. Mamy minus 34. Minus 35. 16 poziom, kurczę. Jak ktoś z twoim poziomem wylądował w takiej sytuacji? Dobra, pozbądźmy się gościa może. Ciekawe, czy jak on nas zaatakuje, to chyba nie powinno być żaden problem, że on nas zaatakuje, że go... co tu się stało? Nie wiem, czy zaatakował nas. Dlaczego ten strażnik zginął? Okej. Jednak nie podoba mu się, że napastujemy ludzi. Dobra. To nam wystarczy. Nie wiem, o co chodzi temu. Nie wiem, o co chodzi, panie władzo. To czysta samoobrona. Dobra. Dobra, mam dla ciebie mapę. Doskonałe, 300 złota. Nie za dużo, ale dobra. Czy masz jakieś jeszcze roboty? Cedric Appleby chce coś zrobić. Dobra, zajmiemy się tym później. Dobra, mamy nasz 14 poziom. Lecimy dalej w inteligencję i na 15 poziomie będziemy mogli zrobić to od badania przepływu. Dobra, i to chyba byłyby wszystkie zadania. A, jeszcze musimy zająć się tym zadaniem dla Madame Lil. Na rogu Vermilion, Devonshire. To chyba tutaj, co? Jesteś pani Holster? Przynoszę podarunek, proszę. Z wyrazami miłości. A tak, bardzo miłe z jego strony. Chcę na pewno się pogodzić. Dziękuję, proszę coś tutaj za fatygę. Dobra. Dokładnie nie czytałem, dlaczego ta burdelmama chce, żeby oni się pogodzili. Chyba jak się kłócili, to chyba przychodzi w złym humorze, czy coś takiego, dokładnie nie wiem. Czy może przychodzi do nich zazwyczaj, kiedy są... dobrym?
dobrym nastawieniu ze sobą, chyba tak to tłumaczyła. Świetnie. Dobra. Teraz Vulpsius Woman. Kasi lubi na ostro. Dobra. Nieważne. Jakby gra chciała być autentyczna, to chyba w tym momencie powinna nam parę też HP-ków zjeść. Dobra. Czy masz, pani, jeszcze coś do zrobienia? Tak. Chcę, żeby dostarczyć jej medalion urody. Dosyć rzadka rzecz. Nieczęsto się je spotyka. No i zazwyczaj są w jakichś różnych losowych, można by to nazwać, skrzyniach. Więc zakładam, że kiedyś jakiś znajdziemy. Ale nie na razie nie. Tak, będziemy musieli się trochę pokręcić po jakichś ruinach czy lochach. Dobra, to chyba wszystkie zadania w Tarancie. Zostają nam jeszcze jeden quest w gildii złodziejskiej, nazwijmy to. Ale to musimy mieć 20 poziom, żeby go zrobić. I zostają jeszcze zadania w kotle. Ale kocioł... do kotła potrzebujemy 20 poziom, żeby tam nas nie zaatakowali przy wejściu, więc chyba wszystko. A i właśnie, zastanawiam się, czy co chcemy zrobić z czaszkami tych bliźniaków siamskich, bo jest taka kwestia, że nie jestem pewien, czy będziemy w stanie dokończyć to zadanie. Zobaczmy na mapę Arcanum. Nie wiem, czy ostatnia część nie będzie się znajdowała na Thanatos. A prawdopodobnie my nie będziemy nigdy odwiedzać Thanatos. Nie jestem pewien, będę musiał jeszcze sprawdzić to. Dobra, w każdym razie jeszcze jedną rzecz chcę osiągnąć. Dobijemy 15 poziom, ale żeby to zrobić, musimy odwiedzać parę miejsc. Mianowicie pójdziemy do... ciekawe, myślałem, że tutaj się te pająki powinny pojawić ponownie, ale wygląda na to, że się nie pojawiał. Pójdziemy do Ashbury na cmentarz i tam posiedzimy na tyle, żeby dobić do 15 poziomu. Ładnie, za 40 punktów w cios. Nawet nie zdążę kliknąć. Dobra. Samo takie wędrowanie chyba po mapie też może nam dużo doświadczenia dać. Dobra. A aż zanim weźmiemy się za zadania dla Cedrica Appleby, chcę mieć to narzędzie do znajdowania pułapek. A, znowu molochańska ręka. Czy mogę sprawić, że zapomnijcie, że mnie znaleźliście? Nie wiem, o kogo mówię.
Tak, tym razem się nie wyślizgniesz. Chyba nie powinieneś sprzedawać swojej historii do gazet, co? Dobra. Gość ma niezłe AC. Zajmijmy się najpierw tym gościem w takim razie. Dobra. It is done. Jeszcze trochę kasy się przyda. Chyba sztylet to co. To najcenniejsze co mają. Zbroja może się przydać. Dobra. Dziękuję panu. Czekajmy do rana. Dobra, przy okazji możemy też zbadać lokalne sklepy. Dobra, od ciebie saletrę zawsze przyjmiemy. Bandaże tanie, dobra. I to z grubsza tyle. Paliwo jeszcze sporo mamy. Dobra, ty masz materiały magiczne, co? Ale nic przydatnego dla nas. Kowal może przyjmie te rzeczy, które znaleźliśmy po drodze. Zdecydowanie. Dobra, masz coś ciekawego? Masz dużo ciekawych rzeczy. No dobra. To jest chyba krawiec, co? Tak. Czasami chyba u krawców można znaleźć te medaliony urody, których Madame Lil potrzebuje. A nieważne. Strzelba. Zastanawiam się, czy część tych rzeczy nie będzie lepsza wraz z czasem, jak podbijemy wyższy poziom postaci. Nie jestem pewien. Dobra, to chyba tyle w tym odcinku. Teraz co mam w planie, to posiedzieć trochę na cmentarzu i dobić 15 poziom. Jest cmentarz w tym kierunku. I dobić 15 poziom i cóż, i potem mam jeszcze jedną rzecz tutaj do zrobienia. I weźmiemy się w końcu za Cedrica Appleby. Dobra. Ale póki co to tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!